Dzień dobry, ja w stroju. Dzisiaj co prawda w stroju, wiadomo, że w stroju. Dzisiaj mam tylko w planie rozciąganie. Na basen wybieramy się i dość nie możemy. Naprawdę, my od tamtych dni nie byliśmy. Dzisiaj, o, ten banan straszy, ale ja go zrobię, jakieś muffiny czy coś. O, Królewicz, o proszę, jak się cieszy tutaj. Tak. Słuchajcie, patrząc przez okno, pogoda przepiękna, ale tylko przez okno. Co prawda wichury były takie znośne. Nie było żadnych takich skutków tej wichury, takiej, wiecie, jakby to powiedzieć. Słuchajcie, chwilę poczekam, żeby wam uświadomić, że te wiatry są. To słychać przez dom. Ja nie wiem, czy wy to słyszycie. Gdzieś tam powywracało, gdzieś tam połamane płotki, drzewka, krzaczki. Na szczęście nie było tak źle, jak się tego spodziewaliśmy u nas w okolicach. Ja wstawiłam wywar. Za chwilę będę robiła zupę nam na dziś, dla mnie i dla Rasela, bo stwierdziłam, że my teraz jemy po prostu codziennie, praktycznie codziennie zupę. Są zdrowe, smaczne, pożywne. Patrzcie, ile mam butelek, ile mam słoików tutaj do przerabiania. Pokażę się wam. Misiek mówi, fajna. Fajna laska, ale powiem wam, ten brzuch znowu dostałam, sama sobie go zrobiłam, to nie jest tak, że przestajesz pilnować, przestajesz ćwiczyć, raptownie klikniesz, wiecie, klikniesz na Facebooku, lubię to kawałek ciasta i już kilogram więcej. Oczywiście to takie żarty, ale no, jeżeli chcesz dobrze wyglądać w swoim własnym ciele, to musisz pracować i zrobić to systematycznie. Odpuścisz, to wszystko wraca. I taka jest prawda. No ale nie zawsze się chce. Nawet ja jestem tylko człowiekiem, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Już mi się zagotowało, więc za chwilę przerobię. Dodam ryżu i już będzie, bo wczoraj mieliśmy rosół, więc dzisiaj będzie pomidorowa z ryżem. Potem jest 17. 13:17 zrobię tą zupkę sobie i Rasulkowi, to już duży facet, Jezu, jak on rośnie, jak na drożdżach. Dobra, zrobię tą zupę, odkurzę i pójdę się porozciągać, później się wykąpię, bo mam włosy naolejowane, wczoraj w nocy sobie olejowałam twarz olejkami po kremie, tymi ampułkami, co kiedyś tam w TK Maxie kupiłam, olejowałam włosy, więc to wszystko trzeba zrobić, umyć ładnie. Wiecie, teraz też mam nasmarowaną, dlatego tak się świecę, bo wiadomo, jak się wstaje, to też trzeba robić toaletę poranną. Nie ma to tamto. Dobra, ja się odezwę później, bo muszę trochę dzisiaj porobić. Pranie, prasowanie, sprzątanie. Ja mam w kółko tego, ja nie wiem, skąd ja to biorę. Ale my się przypieramy 2-3 razy dziennie. Szkolne rzeczy, pracowe rzeczy, domowe rzeczy, na wyjście rzeczy, do sklepu rzeczy. I tego jest naprawdę dużo. Do tego ręczniki, pościel, gdzieś tam koc, wiecie, naprawdę tego prania jest sporo, niby tylko 3 osoby w domu, ale tego naprawdę jest dużo. Ja nie narzekam, ja lubię to robić, bardzo lubię. Żyję już myślami innymi. Cieszę się właśnie, że przychodzicie do mnie i mówicie, kurczę, Maziowa, jak u koleżanki na kawce. To jest super. Uwielbiam was za to, naprawdę. I ja widzę, że faktycznie jest tam po 300 wyświetleń, najmniej 300-400, tak. Czekajcie, ja to ściągnę, bo ja tu gadam, a widzę, za to wyparuję. 300-400 wyświetleń, więc idealnie. Więc pisaliście również, że chcecie marcowe nagrywanie. Jak tak świetnie będzie nam szło, a teraz już będzie coraz więcej wypadów, czy to góry, czy parki, czy moje zwykłe pogadanki o życiu, czy jeszcze powróciłam od dzisiaj, złapałam książkę wczoraj, już w nocy miałam książkę w ręku, przed snem miałam czytać, ale mówię, a nie chciało mi się, od dzisiaj wróciłam, miałam przerwę, kilka miesięcy nie czytałam książek, nie wiem ile, ja zawsze tak mówię, kilka miesięcy, ale no chyba
Ja wam zawsze pokazuję, jak zaczynam jakąś książkę, czy coś opowiadam. Więc dzisiaj zaczęłam znowu czytanie. Trochę poczytałam. Cieszę się bardzo. Opuściłam się z tym odkładaniem pieniędzy na wakacje, to tylko z zakupy, więc muszę wrócić koniecznie do tego chodzenia na piechotę odnośnie, wiecie, odkładania pieniędzy i robienia zakupów. Patrzę teraz, co tutaj mam, bo koniecznie muszę to zużyć, wszystko, co tam leży. I znowu zrobić jakieś przepisy odnośnie lodówki, bo w lodówce to ja mam misz-masz. Pokażę wam, dlaczego mam wam nie pokazać. I tak wiecie, co kupuję. To jest wszystko do zużycia, ja to wszystko zużyję. Czasami zdarza mi się coś wyrzucić, tak, ale bardzo mało. Bardzo mało, bo ja robię to tak, żeby to, wiecie, miało ręce i nogi i żeby zużywać jak najwięcej tych rzeczy przecenionych. Dobra, później się jeszcze do was odezwę. Lecę robić to, co mam robić. No dobra, podkurzałam, teraz sobie zjem lunch. Po lunchu coś, Gary pozmywam, stawię pranie, później pójdę się rozciągać, później wyjdę z rozciągania. Nie będę zbytnio tam przepocona, to tylko tak się ochlapię, umyję, później zrobię obiad, zjemy z restauratorem obiad i wtedy postanowimy, czy idziemy na basen, czy robimy tu w domu takie, takie małe rzeczy, muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić, moje dziecko nie tylko ma urodziny. 21 lat, Laurka kończy. Tak w ogóle to wyszłam z psem. Oczywiście do ogródka. Wariat się cieszy. No wiadomo, zwierzak musi pochodzić, pobiegać. Powiem wam, że jest pięknie słonecznie, ale jest zimno. Gdzieś tam u nas w ogóle straszą śniegami. Ja się śmieję, marzec tu już idzie, a u nas jest zwykle dopiero zima, nie? Idzie. Tak sobie pomyślałam, że dawno nie robiłam swojskiej kiełbasy i wędliny. I nie, zobaczcie, jakie piękne chmury. I nie wiem właśnie, czy ten weekend nie, ale w następny chyba coś uwędzimy. Bo już mi się kończy kiełbasa w sumie. Mam tam jeszcze parę pętek zamrożonych. Takich do obiadu, ale nie mam już świeżej ani wędlinek, nie? Teraz jak widzieliście, kupuję na przecenie dużo tego, więc też nie robię naszej z tego względu, co za dużo to jej świnia nie zeżre, tak powiadają. Wiadomo, że swoje to swoje. No ale wiecie, to wszystko liczą się też koszta, czas przede wszystkim tej robocizny, ale no nie ma to jak swojskie. Nic tego nie przebije. I to cokolwiek byśmy nie robili, nawet idąc do, nie wiem, do piekarni, no to jak sami upieczymy jest lepsze, nie? Nie zawsze wygląda, jak w moim przypadku, ale dobra, pies już goni, czyli już chce iść do domu. Zimno w dupkę, patrzcie, już pobiegł, już czeka, nie? Zimno w dupkę mu i ja już po rozciąganiu, teraz jeszcze kwestia tego, czy idziemy dzisiaj na basen, czy nie, ale chyba wątpię. Także jeszcze do was się dzisiaj odezwę. Buziaki. Dobra, jeszcze taki obiadek. O, a coś mi tutaj zaszumgło. A, bo paruję. Taki obiadek dzisiaj, a ja z wami się już żegnam. Zostawcie komentarze, jak macie ochotę, udostępnijcie. Fajnie, że jesteście. Buziaki, do zobaczenia już jutro. Ciekawa jestem, co jutro przyniesie. Nowy dzień, jutro na pewno zakupy i urodziny mojej Laurki.